No po prostu nie wierzę, że to się dzieje. Nareszcie nadszedł ten moment. Dostałam klucze. Dostałam klucze do mojego studia. Jest już moje. Mogę działać. Otwieramy. Tak długo czekałam na ten moment, że nie wiem, jak zacząć ten film. Poważnie zastanawiałam się długo, jak go zmontuję, jak w ogóle wam przekazać tak ważną dla mnie nowinę, bo jest to jedna z najważniejszych informacji w mojej całej karierze makijażowej. To wszystko rozpoczęło się od kiedy pierwszy raz poprowadziłam warsztaty, a było to naście lat temu, było to naprawdę dawno. Właśnie w tej samej miejscowości, w której otwieram teraz szkołę. Ale w ogóle, skąd ten pomysł? Otóż, ja warsztaty prowadzę już wiele lat. Jeździłam po całej Polsce, jeszcze wciąż. Pracowałam w kilku szkołach w Polsce i dalej pracuję. To nie jest tak, że nie będę też wyjeżdżać, ale chciałam mieć takie swoje miejsce, gdzie mogę robić takie swoje autorskie też warsztaty i stworzyć taką fajną atmosferę dla rozwoju i kreatywności wizerzystów, stworzyć zupełnie coś innego, no i właśnie mieć tam swoją wystawę mojej kolekcji starych kosmetyków. Jeżeli jesteście tutaj nowi i tego nie wiecie, to ja od kilku dobrych lat kolekcjonuję stare kosmetyki i nie mówię tutaj o kosmetykach przeterminowanych, tylko o bardzo starych kosmetykach, takich, które mają już ponad 100 lat. Nawet i więcej. Przedstawiam ich historię na kanale ClassyKA, na moim drugim kanale. To jest moja wielka pasja i kiedy poznaje się tą historię makijażu, kosmetyków i jak wiele się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat i jak ten makijaż był kiedyś ważny, jak dzięki niemu też rozwijało się kino poniekąd, to jest naprawdę super ciekawa historia i że te wszystkie marki, które znamy obecnie z drogerii, istnieją już 100 lat i więcej, bo wtedy to były inne czasy, tak, ale tak było. I wtedy nabiera się takiego szacunku do swojego zawodu w przypadku wizerzystów, ale też takie, o kurczę, no niby to takie, wiecie, próżne, makijaż, a na co to komu, ale jednak ta historia jest naprawdę fascynująca, historia całego biznesu, jakim jest beauty. Po prostu, więc chciałam stworzyć takie miejsce, aby to było namacalne, aby to też inspirowało. Nie chciałam otwierać muzeum, to nie będzie muzeum, tam nie będzie biletów, tam nie będzie można się jakoś umawiać na zwiedzanie. To będzie oczywiście dostępne do osób, które będą tam przychodzić. Ale od początku, dlaczego ja w ogóle śmiem otwierać swoją szkołę? Otóż, jeżeli oglądacie mnie od niedawna lub po prostu teraz jakoś padliście na ten film, ja wchodziłam do internetu i na YouTube ze swoim zawodem. Wtedy jeszcze nie było zawodu influencera, ani nic takiego, ani youtuber. Po prostu wrzucało się treści związane ze swoją pasją i zawodem. I jakoś to poszło. No robię to już bardzo, bardzo długo. Kanał na YouTubie mam prawie 10 lat. Prowadziłam wcześniej bloga, Facebooka i odnosiłam duże sukcesy w tej branży. Mam na swoim koncie tytuł Mistrzyni Polski, Wicemistrzyni Świata. Zwyciężyłam takie wielkie konkursy, jakim jest na przykład Face Awards, konkurs Nyxa, taki, który teraz już w tym momencie idzie globalnie. Ja jeszcze wtedy nie miałam takiej możliwości, wygrałam Polsce, czyli ogólnopolski konkurs i wyleciałam do Stanów. Tam też byłam na fajnych warsztatach i ogólnie jestem związana z tym zawodem bardzo, bardzo mocno. kocham kreatywność, jaką daje mi ten zawód i takie nieustanne rozwijanie się i po prostu radość z tego, co robię i że wstaję codziennie z łóżka i kocham się dzielić tym, po prostu dzielić z Wami, zarażać tą pasją i to robię głównie na warsztatach, kiedy spotykam się z, jak ja to czasem określam, gąbkami, które chłoną to, co mówię. To bardzo cieszy, kocham po prostu przekazywać wiedzę, jaką mam. Pomalowałam tysiące twarzy w swoim życiu, tysiące. Nie jestem w stanie tego zliczyć, raz tylko liczyłam, że miałam więcej panien młodych, samych panien młodych niż dni w roku, więc możecie sobie to wyobrazić. Nieraz w jeden dzień miałam 10 panien młodych do pomalowania, tak było. Serio. A jeszcze dochodziły do tego inne makijaże, makijaże matki, sylwestrowe, po prostu okazjonalne. Tego było naprawdę dużo. Właśnie nieustanne konkursy, praca na sesjach zdjęciowych, praca dla telewizji, do jakichś programów, tworzenie tutaj kontentu na YouTube. Tutaj nie dzielę się wszystkim, co wiem, bo właśnie odebrałabym sobie chleb, po prostu źródło dochodu. Wolę jednak uczyć, ale dlaczego też warsztaty są ważne, takie, wiecie, kiedy możemy się spotkać na żywo, bo ja mogę Wam tutaj nawet wszystko powiedzieć. Wszystko bym Wam powiedziała, pokazałabym Wam krok po kroku, co i jak. Ale często to są takie drobne błędy, nawyki, które już mamy i powodują one, że no nic nie wychodzi, no po prostu nie wychodzi tak samo, jak ja to Wam tutaj pokazuję w filmie. No i dlaczego? No właśnie przez te malutkie błędy, które ja mogę wyłapać, pracując z Wami na warsztatach. Więc otwieram swoją szkołę, no po prostu. Nie wierzę, że to się dzieje. Dlaczego Śląsk? Myślę, że takie pytanie się pojawi. Dlaczego na Śląsku, a nie w Warszawie? Otóż w Warszawie mieszkałam, Warszawę bardzo lubię, ale w Warszawie jest naprawdę sporo szkół i to bardzo, bardzo dobrych, w tym moich znajomych. A ten Śląsk jest taki poszkodowany. Powiem Wam, że jak ogłaszałam zawsze warsztaty na Śląsku, to często to była kwestia godziny, jak miałam wszystkie miejsca już zarezerwowane, bo zapotrzebowanie było duże. A co dopiero tam dalej, góry, no gdzie mają przyjechać? Na ten Śląsk mają jednak bliżej. To raz. Dwa. Jakoś tak, kurczę, ten sentyment mojego miejsca. Tarnowskie Góry. To jest miasto, w którym będzie moje studio, moja szkoła. W Tarnowskich Górach kiedyś mieszkałam. W Tarnowskich Górach miałam swoją pierwszą pracę, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły i najzabawniejsze jest w tym to, że ta moja stara praca, której sobie dorabiałam chodząc do szkoły, jest w kamienicy obok mojej szkoły. To raz. Dwa, w Tarnowskich Górach poprowadziłam właśnie swoje pierwsze warsztaty, pierwsze w życiu. Moją modelką była moja przyjaciółka, która teraz będzie menadżerką tego miejsca. Na pewno ją poznacie w jakichś kolejnych filmach lub po prostu jak już będzie otwarcie. Więc jest to dla mnie bardzo ważne miejsce. W Tarnowskich Górach miałam też swoje pierwsze studio, moją działalność. Więc wszystko się kręci wokół tych Tarnowskich Gór. Ogólnie Tarnowskie Góry to jest przepiękne miasto, które jest wpisane na listę UNESCO. Jest tam bardzo dużo zabytków. Dodatkowo dojazd tam jest bardzo łatwy. Teraz pociągi jeszcze tak nie jeżdżą, bo tam jest wielka przebudowa. Będzie bardzo łatwo dojechać z Pyrzowic, z lotniska. Łatwo jest dojechać z Katowic. Tak naprawdę wsiada się w jeden autobus na tym przystanku, czyli pierwszy jest w Katowicach i ostatni przystanek to Tarnowskie Góry właśnie, więc nie da się pomylić. I wszędzie się po prostu naprawdę bardzo łatwo da się tam dojechać i jest tam co robić. To jest piękne, stare miasto i warto je odwiedzić, więc jakoś sobie nie wyobrażam, żeby to miejsce było inne, no. Po prostu, jeżeli otwieram miejsce z duszą, a jest to miejsce z duszą, jest to przepiękne miejsce, stara kamienica, która będzie przenosić w czasie. Nie chcę Wam jeszcze tutaj wszystkiego zdradzać, ale tak to nie będzie. kolejne jakieś miejsce w stylu glamour czy jakimś industrialnym, będzie to miejsce bardzo klimatyczne, nietypowe, przenoszące w czasie, z oryginalnymi na przykład lampami, meblami. Będzie naprawdę pięknie, a przynajmniej mam taką nadzieję, że mój projekt, który jest w mojej głowie, będzie zrealizowany i będzie naprawdę cudnie. To właśnie skoro chcę tam robić swoją wystawę starych kosmetyków, no to musi być piękne stare miasteczko z cudownym rynkiem, z pięknymi miejscami do zwiedzania, żeby tam, jak się już przyjedzie, żeby też zostać jeszcze może dzień dłużej i pozwiedzać piękne miejsca. Wszystko Wam nakręcę też w jakimś filmie, kiedy będę przedstawiać całą szkołę i pokażę, jak dojechać, gdzie parkować, co i jak zrobić. Wszystko będzie wyjaśnione i myślę, że tych pytań będziecie mieć więcej, więc teraz Was proszę, jeżeli chcecie, abym nakręciła Wam jakieś Q&A, odpowiedziała na Wasze pytania, to zadawajcie je w komentarzach poniżej z dopiskiem z przodu Q&A, bo inaczej ich nie odnajdę, a pewnie się ich pojawi sporo i nakręcę osobny film, bo tutaj będę gadać i gadać i gadać i nie zobaczycie tego mojego pięknego miejsca, a chyba po to tutaj jesteście, bo chcieliście zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A więc to wina jest taka, otwieram swoje studio, swoją szkołę, będzie się działo, będzie pięknie. Nie mogę się doczekać, kiedy będę Wam otwierać drzwi i Was witać w tym cudownym miejscu. A póki co pokażę Wam, jak to wygląda teraz. Ja wiem, że jesteście kreatywni tutaj w większości i że już możecie mi zaufać i wiecie, że będzie pięknie, że to jest miejsce z potencjałem, ale póki co jest to masakra. To mieszkanie stało puste bardzo, bardzo długo i ogólnie dlaczego się tak zdecydowałam szybko? Bo pojawiła się okazja. Ja szukałam bardzo długo lokalu i szukałam lokalu z duszą, właśnie lokalu starego. Ja nie chciałam nowoczesnego miejsca, ja nie chciałam miejsca z jakimiś wymienionymi drzwiami. Ja chciałam klimat i ten klimat znalazłam i dlatego wyszło to tak wszystko spontanicznie. Przeprowadziłam się z Warszawy na Śląsk, o tym też jest osobny vlog. Wtedy Wam jeszcze nie mogłam powiedzieć, dlaczego się zdecydowałam i przeprowadziłam z tak wielkiego miasta, z Warszawy, w którym mieszkałam 4 lata, z powrotem wracając na Śląsk do swojej rodzinnej miejscowości. No to macie teraz odpowiedź. Robię coś swojego, coś wielkiego, jest to ogromny projekt i mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki. A teraz już milknę, czekam na Wasze pytania w komentarzach poniżej, a Was zapraszam na materiał, który nakręciłam w momencie, kiedy odebrałam klucze. To jest ten moment, ten wielki moment, kiedy wchodzę do ruiny z ogromnym potencjałem i mogę zacząć remont. Przerażające jest to, że jest to lato. Najbardziej przerażające jest to, że fachowców brak teraz i w większości będziemy tutaj działać sami, po prostu rodzinnie. I mam nadzieję, że potrwa to krótko. Nie wiem. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Jestem tak szczęśliwa, że to nareszcie się dzieje, że znalazłam lokal, którym się zachwycam. Do szkoły wchodzimy przez takie przepiękne drzwi, w których się zakochałam od początku i wiedziałam, że to jest to. Drzwi do mojej szkoły muszą po prostu tak wyglądać. Wchodzimy i teraz uwaga, proszę uruchomić wyobraźnię. Podłoga jest przepiękna, jest to przeurocza, brudem się nie przejmujemy, no cóż, myślę, że to jest zupełnie normalne, tym bardziej po zdjęciu jakichś gumolitów i tak dalej. Tutaj będzie pięknie, coś wymyśliłam, mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Tu mamy fantastyczną fantazję, którą sobie ktoś zrealizował i to trzeba usunąć jak najszybciej. Lustro przyklejone do ściany i ten taki tynk strukturalny. Niestety w wielu miejscach w tym mieszkaniu on jest. No i trzeba to po prostu zaszlifować, wygładzić, bo jest to, no moim zdaniem, ohydne po prostu. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale to jest straszne, więc do zlikwidowania. Tutaj mamy pozostałość po drzwiach, bo to mieszkanie oczywiście było przeogromne. Jest teraz podzielone na dwa inne mieszkania, więc tutaj były takie szerokie drzwi i została postawiona ściana. Tam jest drugie mieszkanie z drugiej strony. I tutaj chciałabym zrobić taką garderobę po prostu i małą poczekalnię. Oczywiście cała elektryka będzie wymieniona. Sufit tutaj musi być troszeczkę podwieszony, bo będzie instalowana klimatyzacja, więc wręcz trzeba. Jakaś piękna lampa tutaj musi wisieć, a tutaj przed wejściem do studia chcę zrobić coś à la recepcja. To jeszcze zobaczę, to jest póki co mój wstępny taki plan. Tu jest kolejne pomieszczenie, no i tak to wygląda. Tu będę półeczkę jeszcze zdejmować, bo ona była zrobiona, podobno tutaj wcześniej mieszkał rabin, tam x lat temu i to było jego miejsce na kapelusze, wiecie, taki elegancki pan, który sobie odkładał tutaj kapelusze, więc to niestety zlikwiduję, bo będzie takie wielkie, wielkie wejście. Te drzwi to wejście do biura, gdzie kiedyś była kuchnia. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć stare haczyki na huśtawkę dziecięcą. No, drzwi są troszeczkę zniszczone, wymagają odrestaurowania, ale wchodzimy. Najważniejsze, że to są oryginalne drzwi. I słuchajcie, tu jest poezja. Tu jest poezja, tu kogoś mocno poniosło, bo postanowił piękne deski zakryć kafelkami. Nie wiem, co jest tutaj, bo prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie stał piec, co zresztą widać, ktoś gotował całym sobą, stary piec, więc wszystkie ściany są tłuste, trzeba to odtłuścić, zaszlifować. No, roboty tu jest mnóstwo, więc tu może tego drewna nie ma, ale to... Słuchajcie, to jest wszystko do zlikwidowania. To się podniesie i tu jest drewno. I ja zamierzam to drewno zostawić, przemalować tutaj podłogę. Szkoda by było, słuchajcie, to drewno nawet nie skrzypi. To jest konkretne, fajne, suche drewno. Przez te piękne i największe drzwi w mieszkaniu przechodzimy do najważniejszego pomieszczenia. Do studia. Tutaj będzie działa się magia, chociaż jeszcze nie wygląda, to będzie przepięknie, tutaj będą toaletki i tu będzie cudownie, tu będą toaletki, tu będą toaletki, tu będą toaletki i tym się trzeba zająć. Tu są kolejne drzwi, które ktoś zamurował, zrobił taką zbrodnię, a ja sobie wyobrażam, że tu mam pokaz, a tu te drzwi się później otwiera i wchodzi się do jadalni, gdzie wszyscy czekają, mogą sobie tak przechodzić tymi drzwiami, więc ja je tutaj muszę uratować. Wchodzimy do jadalni, tararara, i tu mamy takie wielkie pomieszczenie. Zobaczcie, aż 3 lampy są u góry, jest naprawdę ogromne i to pomieszczenie będzie miało wielkie znaczenie, ponieważ tutaj zamierzam wstawić stół na 20 osób. Przepiękny stół, który zrobię w większości sama. Już sobie go w głowie zaprojektowałam. Mam tylko nadzieję, że jakoś uda się wnieść blat na 20 osób tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tu będą te drzwi, przejście tam. Będzie dużo więcej światła i w ogóle tak się cieszę z tego. Te ściany też oczywiście są do ogarnięcia i tutaj chcę zrobić wystawę moich starych kosmetyków pod ścianą, żeby móc tutaj przejść. Wchodzimy, tutaj jest stół, a tu można sobie chodzić i oglądać moje stare kosmetyki. Te drzwi jeszcze nie wiem, czy tutaj będą, czy nie, bo też nie za bardzo mi się podobają. W ogóle ktoś tak strasznie tutaj zrobił, bo to jest szkło. Ktoś to zamalował, szkło pomalował. Więc nie wiem, czy będę ratować te drzwi, czy po prostu zrobię coś tutaj o wiele lepszego. Mam nadzieję, że czas i pieniądze mi na to pozwolą, żeby zrobić coś tutaj lepszego z tymi drzwiami. Dobra, wiem, że to Was przeraża, ale będzie dobrze. Tutaj będzie pięknie. I wchodzimy do najgorszego pomieszczenia zdecydowanie, w sensie najwięcej pracy tutaj trzeba wykonać i włożyć najwięcej pieniędzy. Uwaga, bo tu można się naprawdę przerazić. Jakby się wchodziło do jakiejś piwnicy. Proszę bardzo. I to są łazienki. A w zasadzie jedna łazienka, z której trzeba zrobić dwie. Patrzcie na to. W ogóle kto, co miał autor na myśli? Tam może coś próbował zakryć. Ale tu, na środku ściany, to nie jest ruszane od takich lat, że to się w głowie nie mieści. Patrzcie na to, tu cała ściana. Ona cała chodzi. Ona cała się rusza, więc ona musi być zdemolowana, rozwalona. Będzie postawiona nowa ściana, żeby ukryć ten ohydny piecyk, który niestety musi tutaj być. Więc po prostu to miejsce mnie przeraża. Widzę i wiem, że może być tutaj przepięknie, ale na razie straszy. W tym pomieszczeniu straszy najbardziej. Nawet nie mam jak wam tutaj wszystkiego pokazać. Nie wiem, czy tutaj nawet ostrość nie chcę łapać, bo jest tak ciemno. To, co zobaczyliście, to taka mała część, wzmianka tego, co nastąpi. W tym samym momencie, jak oglądacie ten film, jeżeli jesteście na premierze, to na moim drugim kanale Klasyka pojawił się już pierwszy film z demolki tego miejsca. Na przykład z tego, co znaleźliśmy w murach podczas demolki, jak to wszystko wyglądało i czym się zajmowałam przez ostatni miesiąc, bo pojawiły się takie komentarze, że to jestem bardzo leniwa, że jak ja przez miesiąc mogłam się nie rozpakować jeszcze z kartonów. Otóż no jakby to powiedzieć, w momencie, kiedy chciałam się rozpakowywać z tych kartonów, to jednak miałam coś innego do roboty. No właśnie coś takiego między innymi. I tym się zajmowałam niemalże od rana do wieczora, plus załatwianiem spraw urzędowych. Byłam tak przytłoczona wszystkim, ogromem pracy, zmianą życia, przeprowadzką z Warszawy na Śląsk do mniejszego mieszkania, ogarnięciem tego wszystkiego, przyzwyczajeniem kotów do nowego miejsca, bieganiem po urzędach, kupowaniem różnych rzeczy, załatwianiem ekip remontowych i specjalistów. To jest teraz ekstremalnie trudne zadanie, plus inflacja, ceny wszystkich rzeczy. Ten, kto próbował teraz remontować lub orientuje się, to pewnie doskonale wie, o czym mówię. Jest to bardzo przytłaczające, żeby to wszystko ogarnąć. A ja oczywiście Zosia Samosia muszę siama. Tata mi bardzo pomaga. Rodzina robi wszystko, żebym nie zwariowała i żebym to ogarnęła. Oczywiście mocno, mocno mnie wspiera. I myślę, że naprawdę ten projekt to będzie coś, co spowoduje, że może stracę kilka kilogramów, bo będę bardzo intensywnie pracować, ale też mnie wzmocni niesamowicie i uszczęśliwi, więc trzymajcie za mnie mocno kciuki. Jeszcze raz przypominam o tym, aby zadawać mi pytania do Q&A na dole. Odpowiem na to w wyczerpującym filmie lub nawet w kilku częściach, bo ten film byłby zdecydowanie za długi, a jestem taka rozemocjonowana, że nareszcie nastąpił ten moment, kiedy mogę wam o tym powiedzieć. Tak długo to w sobie trzymałam, to było tak męczące, żeby nic nie wyjawić, a żebyście wiedzieli, że na przykład mniej mnie, nie wiem, na Instagramie, bo dużo się dzieje i nie mogłam wam tego powiedzieć, więc teraz kamień z serca. Od teraz was będę informować o wszystkim, będę wstawiać jakieś wstawki we vlogi, które wam tutaj nagrywam, więc będziecie wiedzieć, że na przykład dzisiaj zrobiłam to i tak dalej. No i na Klasyce, na moim drugim kanale będę wrzucać filmy z renowacji tego całego mieszkania, po prostu, bo tam wszystko jest odnawiane, wszystko jest od podstaw robione, to jest generalny remont plus restaurowanie tych starych elementów, które tam są. Wszystko naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie pięknie, więc jeżeli chcecie mi towarzyszyć w tej całej podróży, zasubskrybujcie mój kanał Klasyka, zapraszam was tam serdecznie, tam też będą się pojawiać inne filmy, jest tam dużo historii właśnie makijażu, ciekawostek, lumpeksowych holi, naprawdę takie filmy przyjemne do posłuchania, pooglądania w trakcie na przykład gotowania obiadu czy sprzątania, naprawdę takie nie tylko kobiece ciekawostki, więc zachęcam was serdecznie. Tam mnie zaobserwujcie, ja wam będę wszystko stopniowo wyjawiać i wam tutaj wszystko pokazywać. Jejku, ale się zgrzałam, po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłam z siebie taki ogrom, taką falę emocji w waszą stronę i aż się poczułam zmęczona, więc to chyba na dzisiaj już wszystko. Ten film był długi, ale czekam na wasz odzew, bo aż cała się trzęsę. No to idę chyba odpocząć. A co ja gadam? Jaki odpoczynek? Muszę zmontować ten film. Po prostu. To do zobaczenia.